Jesteśmy bardzo ładnie przygotowani, mamy świetną halę, nawet kilka hal. Kręcimy w kanciapie młodego, czyli lidera, założyciela, autora wszelkich piosenek i tekstów zespołu Sedes. To jest ojciec Rydzyk, nasz bohater i obrońca, ku czci którego poświęcamy ten klip, którego bardzo kochamy, modlimy się do niego co wieczór i mamy nadzieję, że jego chwała będzie rosła dzięki tej piosence. Około tygodnia. Produkcyjnie. Produkcyjnie, a całościowo z pomysłem? Około 2-3 tygodni. Damy radę. No i zawsze damy radę. Zawsze dawaliśmy radę i damy radę ku chwale ojca Rydzyka. Tak. Słuchaj, zobaczymy. No, mam nadzieję na to, że powstanie kolejna wspaniała produkcja, która jest skazana na internet i podziemie. Wróżę nie tylko Sabinowi, ale całej grupie wielką przyszłość. Pełno zawodowstwo. Jest zajebiście. To jest bardzo niedobrze, że jest zimno, bo ja nie lubię zimna, nienawidzę zimy i przeklinam góry i śnieg. Dlatego i mrozu nie znoszę. Ja widzę, że tobie się ręce już trzęsą od tego zimna. Kolejne pomieszczenie, w którym kręcimy korytarz nasz. Jest bardzo fajny, bardzo ciemny i będzie bardzo psychodeliczny. Na berecim szlaku znowu leje się krew. Babcie ciągle czują rewolucji zew. Piją herbatkę i zwalczają zło. Premier szybko zwęszył moherowy trop. Moher to siła, moher to władza. Moherowych kapeluszy się nie zdradza. Moher daje młodość, dzieje się wielkich przemian wiatr. Moherowy beret opanuje świat. Zdjęcia idą trochę inaczej niż było planowane. Na razie są dobre zdjęcia. Po montażu będą jeszcze lepsze. Minął już cały dzień, godzina 6 po południu. Wchodzimy w fazę nocną. Jak przebiega plan? Wszystko idzie sprawnie, coraz sprawniej. Nabieramy tempa. Będziemy teraz kręcić dwie ostatnie lokalizacje. Tak już wszystko zmierza ku dobremu końcowi. Schody.
Tutaj robimy pranie mózgu babci. Skibie. Tutaj w pięciu i zatańczyliście Bret Gensa.